tej chwili mamy klientów nawet spod Warszawy, którzy przyjeżdżają do nas i mówią, że nigdy by nie trafili na ten salon, gdyby nie to, że była akcja w Grouponie. Czy bez akcji z Grouponem bylibyście w stanie tak dużą grupę klientów utrzymać u siebie? Jeżeli już byśmy ich zdobyli, to na pewno. Przy okazji, jak klient na przykład już wychodził, żegnaliśmy klienta, wspominaliśmy o tym, że nie tylko jest tutaj usługa na przykład fryzjerska czy kosmetyczna, gwarantowaliśmy im na przykład to, że będą mieć troszeczkę niższą cenę niż w cenniku przy kolejnej wizycie. Wracają, to działa, pierwsza wizyta jest powiedzmy o obniżonej cenie i potem pozostają naszymi klientami, otrzymują karty stałego klienta, co też się wiąże tutaj z pewnymi profitami u nas, także nie narzekamy. Ile osób w czasie takiej akcji wykupuje Groupony? Tak naprawdę od 300 osób do ponad 1000. To też zależy właśnie, jaka jest akcja i ile potrzebujemy czasu dla zrealizowania jednego vouchera. W masaży jest to czas około godziny, a usługi fryzjerskie jest trudno przewidzieć, bo nie wiadomo, ile czasu nam się zejdzie z tą klientką. Jest to taka sama oferta, jak dla każdego innego klienta. Zależy nam na tym, żeby ci ludzie u nas zostali. I dlatego nie obniżamy standardów tych zabiegów, żeby po prostu klient miał pełen obraz tego, co im proponujemy. Około 30-40% zostaje klientów u nas. Jaki jest newralgiczny moment w czasie przygotowania takiej akcji? Pierwszy dzień, kiedy akcja ukaże się w internecie. Czy zatrudniacie w tym dniu kogoś specjalnie jeszcze do recepcji? Więcej osób obsługuje telefony? Przy pierwszej akcji tego nie zrobiliśmy i dziewczyny w recepcji miały naprawdę urwanie głowy. Przy kolejnych staramy się po prostu, żeby były we dwie cały dzień, żeby jedna drugiej pomagała. Jedna odbiera telefony, druga obsługuje klientów na bieżąco, także jest na pewno potrzebna taka osoba. Zwiększa się też liczba odsłon na stronie internetowej. Sprawdzają również inne usługi, nie tylko daną usługę, która jest w tym momencie wystawiona na Grouponie. A jak przyjmują taki nawał klientów, nowych klientów, Państwa pracownicy? W żaden sposób nie wydłużamy godziny pracy przez to. Są ci klienci przyjmowani normalnie w godzinach pracy salonu. Są trochę bardziej zmęczeni, to na pewno. Proszą, żeby rezerwować ileś czasu na jedną osobę, żeby właśnie nie spieszyć się, mieć ten spokój, żeby zrobić tą klientkę i jeszcze chwilę po kliencie, żeby móc odpocząć. A jak się rozliczacie z Grouponem? Raz w tygodniu jeden z pracowników wysyła zrealizowane kupony w danym tygodniu. Z każdego zrealizowanego kuponu trzeba ten kod wysłać do Grouponu. Można powiedzieć, że jesteście weteranami, współpracuje Wam się dobrze z Grouponem, czy jednak czasami jeszcze musicie pewne rzeczy ustalać, tworzyć jak gdyby od nowa ofertę? Groupon ma tutaj doświadczenie, prawda? Przede wszystkim też chcą wiedzieć, czego my oczekujemy od nich. Także jest na pewno przy każdej akcji jest tak, że jest ta współpraca i każdy szczegół trzeba dopracować.